Marcelina Zawadzka nie jest wyjątkiem i tak jak inne gwiazdy rodzimego show biznesu lubi dokumentować swoje kolorowe życie i dzielić się jego szczegółami z fanami zgromadzonymi na Instagramie. Prowadząca Pytanie na Śniadanie wrzuciła ostatnio fotografię w stroju kąpielowym i nie dziwi nas zachwyt tak ogromnej liczby osób. Pewne jest to, iż urody nikt nie może jej odmówić. Marcelina Zawadzka słynie ze swoich blond włosów, nienagannej fryzury i starannie dobranej stylizacji. Zaangażowanie w prowadzenie mediów społecznościowych doceniło sporo osób i celebrytkę tylko na Instagramie śledzi ponad 500 tysięcy. Obserwujących. Większość z nich zachwycona była ostatnim wrzuconym przez nią zdjęciem, rozgrzewa do czerwoności. Marcelina Zawadzka zaprezentowała się w stroju kąpielowym pod obszernymi ciuchami i chętnie podkreśla ją dopasowanymi stylizacjami. Na swoim profilu prezentuje zdjęcia zarówno z pracy, spotkań towarzyskich czy ze zacisza domowego. Ostatnio jednak zdecydowała się na podgrzanie nieco atmosfery i zachwyciła swoim wyglądem obserwatorów, którzy podziwiać ją mogli ubraną jedynie w kostium kąpielowy. Mało kto może pochwalić się, że tak dobrze w nim wygląda, zdecydowała się na mały wypad za miasto chociaż na co dzień, to pozwoliła sobie na małą odskocznię od miejskiego życia i zdecydowała się na krótki wyjazd. Wybrała się z najbliższymi przyjaciółkami nad jezioro. Oczywiście nie omieszkała o wszystkim informować swoich obserwatorów, ale szczególnie jedno zdjęcie przykuło uwagę wszystkich. Czarno-białe zdjęcie przedstawiało naturalną Marcelinę Zawadzką oraz jej wielki kapelusz chroniący przed promieniami słońca. Relaks i spokój ma wręcz wypisany na twarzy. Widać, że chwila na złapanie oddechu dobrze jej zrobiła, a jak sama przyznała, miejsce okazało się dosyć szczególne. Dwa. Krzysztof Jackowski miał nową wizję. Przepowiada straszne rzeczy, padły nawet konkretne terminy. Skupiła się na odpoczynku i relaksie Marcelina Zawadzka, przekazując powody swojej mniejszej niż zazwyczaj aktywności, poinformowała, że nad jeziorem, gdzie przebywa wspólnie z przyjaciółkami, jest bardzo słaby zasięg i nie może korzystać z internetu bez przerwy. Wybrane przez nie miejsce okazało się więc niezwykle wyjątkowe i pozwoliło jej na zapomnienie o telefonie i skupienie się na rozmowach z najbliższymi. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i Marcelina Zawadzka już następnego dnia, w sobotę, wróciła do pracy na planie Pytania na Śniadanie. Źródło, Instagram Marcelina podkreślenie Zawadzka źródło, Wirtualna Polska.